filmów polskich powstaje strasznie mało. Kosztują potwornie dużo pieniędzy. Nawet telewizja polska puszcza na okrągło filmy amerykańskie, nie mówiąc o innych stacjach. My chcemy puszczać filmy polskie, no ale i one kosztują. Przyszedł do nas reżyser i przyniósł film polski, czy też raczej kawałki tego polskiego filmu na takich kasetach telewizyjnych, trochę lepszych od domowych. Nazywa się Konrad Szołajski. Okazuje się, że kolega i kończy już kręcenie tego filmu. Film kosztuje strasznie dużo pieniędzy, 6 czy 7 miliardów złotych. Konradzie, jak ci się to udało? Dwa lata zabrało mi zabieganie o fundusze i przygotowanie tej realizacji. No niemniej w końcu dzięki pomocy przyjaciół, państwowej dotacji i kilku inwestorom przygotowaliśmy zdjęcia. Zdjęcia się skończyły we wrześniu, teraz właściwie kończy już montaż. Film będzie... producentem tego filmu? Jestem jednocześnie i reżyserem, i producentem, a także współscenarzystą, bo to jest dzieło Jarka Lindenberga i moje. No pokażmy, to scenariusz już jest opublikowany, Jarosława Lindenberga i Konrada Szołajskiego, Człowiek z krwi i kości. Jak ten film się będzie nazywał? W tej chwili się nazywa roboczo Człowiek z. Ogłosiłem na łamach tygodnika Film konkurs na tytuł tego filmu, ponieważ wydawało mi się, że istnieje duże zainteresowanie wśród publiczności i być może ktoś, kto będzie miał dobry pomysł, nadeśle go i czeka nagrodę ufundowana przez firmę Photo World Kodak, joint venture with Kodak, piękny aparat fotograficzny i czekamy na odpowiedzi. Jest już trochę odpowiedzi, mam nadzieję, że przyjdzie jeszcze więcej, wtedy wybierzemy. Na razie film nazywa się Człowiek z. Człowiek to brzmi dumnie i jakoś tak nawiązuje do Wajdy. Jakoś się ten film ma do historii Birkuta? Tak, jest to do pewnego stopnia pastisz. Nam się wydawało, że można się zmierzyć z tą współczesną, dziwną, groteskową rzeczywistością, biorąc zbliżoną formułę. Jaką groteskową rzeczywistością? No tą, która nas otacza. To, co jest w Sejmie, w rządzie, no wszędzie wokół. Myślę, że nie muszę na ten temat dużo mówić, bo wystarczy oglądać dziennik telewizyjny. I ta rzeczywistość wymagała jakiejś formy, która by pokazała te wszystkie absurdy w sposób jasny, czytelny, także zabawny. Chciałbym, żeby ten film był atrakcyjny dla widowni, która chce komedii, lubiła bardzo rozmowy kontrolowane. No to może coś pokażmy. Mam tu kawałek, który jest pastiszem materiału nakręconego przez MSW ukrytą kamerą w regionie Mazowsze 12 grudnia 1981 roku. To jest fragment, który będzie znajdował się w naszym filmie. Proszę bardzo. Przerwa w obradach, idziemy. Zapraszam na ciasto i belgijską czekoladę. A na trzeba zamiar. Wolisz nie, tak? Nie, nie. To nie to. A co? Powiem ci, jeżeli nie będziesz się śmiał. Nie będę. Byłam już nawet u lekarza. On powiedział, że mam chyba neuroza eroika. Co? Nie bój się, no to jest taki rzadki rodzaj nerwicy seksualnej. Chodzi o to, że moim partnerem może być wyłącznie bohater, inaczej nie mogę tego zrobić. No jaki znowu bohater? No tak jak na wojnie, który nieustannie się naraża. To mnie bardzo podnieca. Ale co? No takie narażanie. Jak czasami czytam o powstaniu, czy o jakichś wojnach, to tu rozumiesz, tak w ogóle mam takie, że... O Jezu. Często. Ale...
Tutaj robi się szybko. Wybiera dokumenty. Gdzie jemy? Mam. Ale... Marysiu. Ale co się stało? To co? To nic nie wiecie? Żołnierze na ulicy. Czołgi, na armaty, w ZOMO, wszędzie. Wojna! Ja nie wiem, szybko, zbieramy się. Szybko, mam. To tu jest.